Cześć, witam Was serdecznie z Zamrażarki. Sezon na morsowanie u wielu osób się rozpoczął, szukacie takich informacji na internecie. Jak ktoś widzi mnie w zamrażarce, to pyta nieraz o to morsowanie w zamrażarce, to co, dlaczego, po co i jak. To nie jest pierwszy film o morsowaniu, dlatego w opisie tego filmu macie całą listę materiałów, w których mówiłam już o morsowaniu. Natomiast w dzisiejszym materiale powiem Wam o takich najnowszych badaniach i najnowszych informacjach odnośnie protokołów przy morsowaniu, co jest już potwierdzone, jak to wygląda szczególnie pod kątem naszego mózgu, co się dzieje z neuroprzekaźnikami, bardzo ciekawe informacje i jak to w ciągu dnia, czy przy naszej aktywności, czy przy tym, czego potrzebujemy i na czym nam zależy, na przykład podczas pracy umysłowej, jak to wykorzystać, jak morsowanie traktować rzeczywiście jako konkretne narzędzie. A na koniec powiem Wam, jak ja to robię i w jaki sposób ja morsowałam dawniej i co się u mnie zmieniło. Zapraszam na odcinek. Zaczniemy sobie od wpływu ekspozycji na zimno na nasze zdolności kognitywne, na naszą sprawność umysłową. I tutaj muszę Wam powiedzieć o jednej osobie, o neurobiologu. Jest to profesor Andrew Huberman. Huberman się pisze przez samo H. Jeżeli o nim nie słyszeliście, to jeżeli znacie język angielski, to bardzo Wam polecam jego stronę, jego podcasty, które teraz są naprawdę bardzo popularne i to dobrze. I on o ekspozycji na zimno również mówi i również ją poleca i na pewno pod kątem tym neuronalnym omawia to znacznie szerzej, także nawet podlinkuję Wam jego materiał, który jest również na YouTubie. W opisie filmu. My skupimy się na pewnych hormonach, na adrenalinie, noradrenalinie i na dopaminie, na tych trzech hormonach i już Wam powiem dlaczego. To, co jest ważne pod kątem sprawności umysłowej, to też nasze nastawienie. I o tym też mówił właśnie profesor Huberman, czyli to, z jakim mindsetem podchodzisz do morsowania. Dla większości osób jest to taki stresor, który nie jest na początku przyjemny, czyli nie chcemy tego robić, bo nie kojarzy nam się to z czymś pozytywnym. Chociaż też różnie to bywa, natomiast dlatego ten mindset i to nastawienie, że jakby świadomie dokonujesz tej ekspozycji na ten stresor, jest tutaj bardzo istotne. Dlaczego? Dlatego, że adrenalina i noradrenalina są to hormony, tak zwane katecholaminy, czyli hormony odpowiedzialne za naszą reakcję naszego organizmu, za reakcję naszego organizmu w momencie silnego stresu. I jeżeli ta adrenalina i noradrenalina nam się podnosi również podczas ekspozycji na zimno, podczas morsowania, to dzięki takiemu oddolnemu rozpoczęciu tej reakcji stresowej możemy nauczyć swój organizm lepiej reagować w innych sytuacjach stresowych, na które już na przykład nie mamy wpływu. Czyli jeżeli ja świadomie jakby rozpoczynam morsowanie i na przykład w tym czasie albo staram się uspokoić swój układ nerwowy, spokojnie oddychać, wręcz prawie medytować, ja to nieraz robię, albo też jakby tak wiecie, mocno po prostu wyjść naprzeciw temu wyzwaniu, jakim jest zanurzenie się w tej lodowatej wodzie, to dzięki temu uczymy troszeczkę nasz mózg od lepszej, właśnie takiej bardziej korzystnej dla nas reakcji w momencie, kiedy rzeczywiście coś trudnego się wydarza. I to jest w ogóle super sprawa i też pozwala to trochę inaczej spojrzeć właśnie na to, co daje nam morsowanie. Natomiast bardzo ciekawa sprawa, to, że morsowanie jest eustresem, a nie dystresem. Jest tutaj rozróżnienie stresu. Eustres to jest ten jednak taki pozytywny, dystres raczej negatywny. Przy dystresie podnosi nam się również poziom kortyzolu. Nie chcemy, żeby kortyzol nam się podnosił i właśnie badania pokazały, zaraz Wam opowiem o tym jednym badaniu, że kortyzol przy morsowaniu nam się nie podnosi, więc jest to taki eustres, coś, co jeszcze lepiej wpływa właśnie na nas i pozwala nam później z tym dystresem radzić sobie lepiej, tak w skrócie mówiąc. Czyli właśnie ekspozycja na zimno zwiększa naszą odporność na późniejsze stresory zewnętrzne, ale to, co ważne, również ta ekspozycja
zwiększa naszą motywację i poprawia nasze samopoczucie już po morsowaniu. I to trwa przez u wielu osób nawet przez kilka godzin, dlatego ja na przykład lubię jednak korzystać z tego narzędzia zazwyczaj rano, wtedy kiedy jakby mam pracę, kiedy chcę mieć lepszą sprawność kognitywną. Dzieje się to między innymi dzięki wzrostowi dopaminy. Dopamina jest takim hormonem, który powinien być kojarzony z motywacją, czyli bardziej mi się chce. I ja też zauważyłam, że jeżeli morsuję, to mam w ogóle lepsze nastawienie do wszystkiego, co się dzieje i łatwiej też mi właśnie wytrwać w różnych postanowieniach, czyli na przykład chcę trenować regularnie, nie wiem, chcę się zdrowo odżywiać, wsadź sobie co chcesz, jeżeli jakby regularnie wystawiasz się na zimno, to też masz większą motywację i większą taką resilience, taką odporność i wytrwałość. Właśnie w osiąganiu tego, co sobie zaplanujesz również w innych dziedzinach życia. Przejdźmy sobie do badania, które też linkuję w opisie. Właśnie to jest badanie już z 2000 roku, ale ono było ciekawe, bo było przeprowadzone w różnych temperaturach. Najniższa temperatura, jaka była, to 14 stopni Celsjusza, z tym, że ludzie tam przez godziny byli na to narażeni. I teraz nie musisz godzinę siedzieć w takiej temperaturze. Pozostałe badania pokazują, że im masz niższą temperaturę, u mnie to jest zazwyczaj, no wiadomo, powyżej zera, bo poniżej raczej się nie da, jeżeli chodzi o zanurzenie się w wodzie, ale to jest tak w okolicach 8 lub niżej stopni Celsjusza, ale badania pokazują, że już poniżej 14 jakby to jest dobra temperatura i wtedy możesz w krótszym okresie czasu to samo osiągnąć. Natomiast co to konkretne badanie pokazało? To, że osoby zanurzone właśnie w tej wodzie o temperaturze 14 stopni Celsjusza, metabolizm u nich wzrósł już o 350 stopni, czyli w ogóle ogromny wzrost. Natomiast to nie samo to, ile my spalimy w tym czasie morsowania jest ważne, ale to, że zamienia nam się tkanka biała, tłuszczowa na tkankę brunatną i ona później pomaga nam jakby na stałe przyspieszyć trochę to tempo metabolizmu, ale o tym już mówiłam w pozostałych filmach, dlatego dzisiaj na metabolizmie tak się nie skupiamy. Ale właśnie noradrenalina wzrosła aż o 530%, czyli ponad pięciokrotnie wzrosła noradrenalina przy ekspozycji na zimno, a dopamina 250%, czyli 2,5-krotnie. I jest to naprawdę no, niesamowite narzędzie, żeby wpływać na nasze neuroprzekaźniki, na nasze hormony i na to, co dzieje się w naszym mózgu i jak reagujemy i jak działamy później w ciągu dnia i w ogóle jakby w dłuższym okresie czasu. Okej, sprawność umysłowa to jedno, ale jeszcze chcę zwrócić Waszą uwagę na jedno nowe badanie, a raczej metaanalizę, która była opublikowana w tym, czyli 2022 roku. I ta metaanaliza dotyczyła treningu i aktywności, bo nieraz zastanawiamy się, kiedy morsować i właśnie może to być dobry wskaźnik dla niektórych osób. Już mówię, o co chodzi. Okazuje się, że jeżeli ekspozycja na zimno jest po treningu tak zwanym HIIT-cie, czyli High Intensity Interval Training, czyli treningu takim wytrzymałościowym o wysokiej intensywności, to ma ona korzystne działanie, bo obniża poziom kinazy kreatynowej, czyli sprawia, że ta bolesność mięśniowa jest niższa i szybsza jest regeneracja i pozytywnie wpływa w porównaniu do tego, kiedy nie wystawiamy się na to zimno. Jeżeli mówimy właśnie o takim treningu bardzo intensywnym, treningu typu HIIT. Natomiast jak ta metaanaliza chyba ponad 52 bodajże badań wskazała, nie ma takiego przełożenia na trening siłowy. Jeżeli mówimy o hipertrofii, czyli o tym, że chcemy budować masę mięśniową, to tutaj wręcz może morsowanie negatywnie wpłynąć na przyrosty masy mięśniowej. Dlatego ostatnio zaleca się, i o tym też mówił profesor Huberman i też potwierdzali to jego goście w niektórych podcastach, którzy zajmują się sportem zawodowo, rzeczywiście zaleca się morsowanie albo przed treningami siłowymi, tak, kiedy zależy nam na wzroście masy mięśniowej, albo
po minimum 4, a najlepiej 8 godzinach od takiego treningu. Czyli można zrobić na przykład morsowanie, ale jeżeli powiedzmy trenujesz wieczorem, no to spokojnie możesz morsować rano, nie wpłynie to na twoje efekty, a wręcz jakby będzie pozytywne. Albo jeżeli trenujesz na przykład na czczo, co też jest nieraz polecane i wiele osób tak trenuje, no to warto odczekać na przykład do południa czy do wczesnego popołudnia. I tutaj przechodzimy do tego właśnie, kiedy warto korzystać z tego zimna. Już tak jak Wam powiedziałam, no istotne jest, jeżeli chcemy pod kątem kognitywnym sobie pomóc, no to rzeczywiście robić to w tym czasie zaraz przed taką dużą aktywnością, albo, co też potwierdzają badania, zaraz po nauce, bo jeżeli zaraz po nauce wystawimy się na działanie zimna, to lepiej zapamiętujemy to i na dłużej, to, czego się nauczyliśmy. Także to też być może niektórym osobom się taka wskazówka przyda. I jeżeli chcemy, to też jest bardzo ciekawe, jeżeli chcemy jakby korzystać z tego zimna zgodnie z naszym cyklem dobowym, to nasza temperatura ciała w ciągu doby się zmienia. Najniższa jest mniej więcej 2 godziny przed czasem, kiedy się zazwyczaj budzimy, czyli jeżeli na przykład wstajesz o godzinie, nie wiem, 7, no to około godziny plus minus 5 nad ranem masz najniższą temperaturę ciała. I później jak się budzisz, ona wzrasta i ona rośnie sobie, rośnie do mniej więcej godzin popołudniowych. I wtedy zaczyna się obniżać, żeby znowu być najniższa no, na te mniej więcej 2 godziny przed Twoim obudzeniem się. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ niższa temperatura ciała pomaga nam osiągnąć dobry jakościowy sen głęboki, a znowu wyższa temperatura naszego ciała pobudza nas i sprawia, że jesteśmy aktywni. Dlatego jeżeli na przykład morsujesz rano, to morsowanie, narażenie się na zimno sprawia, że Twoja temperatura ciała się podnosi. Więc wtedy jeszcze wzmacniasz ten efekt właśnie tego pobudzenia. Natomiast jeżeli chcesz wypróbować morsowanie wieczorem, to też ma znowu swoje trochę inne korzyści, ale jednak podniesie Ci tę temperaturę ciała, więc na przykład niektóre osoby wieczorem mogą mieć po morsowaniu problem z zaśnięciem, ponieważ ich temperatura ciała się podniosła, a nie jest to do końca pożądane. Więc moim zdaniem zazwyczaj lepiej sprawdza się morsowanie w pierwszej połowie dnia albo przynajmniej przed, powiedzmy, godziną 16, ale mi osobiście zdarzało się czasem wchodzić do tej zimnej wody, jak nie miałam czasu, albo na przykład rano trenowałam po południu czy wieczorem i ja na sobie nie odczułam pogorszenia jakości snu, nie miałam problemu z zaśnięciem, no ale tutaj już właśnie kwestia tego indywidualnego, myślę, dopasowania. Trzeba to przetestować na sobie. No dobrze, to jak już mniej więcej powiedzieliśmy o tym kiedy, to na koniec jeszcze powiedzmy sobie, w jakiej temperaturze warto morsować i jak często bądź jak długo. W jakiej temperaturze? No raczej poniżej 14 stopni Celsjusza, natomiast polecam Wam dopasować tą temperaturę do swojej adaptacji do zimna. Jest coś takiego jak adaptacja do zimna i im częściej morsujecie i też jeżeli jesteście na przykład na diecie niskowęglowodanowej, ketogenicznej, to zazwyczaj macie więcej tej właśnie brunatnej tkanki tłuszczowej, też biała tkanka tłuszczowa będzie się powoli w tą brunatną przekształcać i to właśnie między innymi jest adaptacja do zimna, natomiast wtedy zazwyczaj lepiej reagujemy na te niskie temperatury. Więc dopasujmy to do siebie. Znowu, Huberman mówi, że ta temperatura powinna być na tyle niska, na ile czujesz się w niej niekomfortowo, ale nie jesteś w stanie sobie zaszkodzić. Czyli na przykład nie prowadzi to do tego, że bardzo skacze ci ciśnienie, czy jakby twoje serce bije bardzo, bardzo mocno, chociaż oczywiście ten wzrost na samym początku morsowania jest normalny i my powinniśmy się nie hiperwentylować, tylko starać się ten oddech uspokoić i to jest zupełnie normalne. Natomiast no, dopasowujemy to do siebie. Jak długo? I tutaj jest bardzo ciekawe, bo zarówno Huberman, jak i inni specjaliści mówią o tym, że 11 minut, i to nie jednorazowo, tylko w ciągu tygodnia, daje nam już dobre, pozytywne korzyści. Pozytywne korzyści, masło maślane, daje nam korzyści. Czyli myślę, że to jest bardzo dobra wiadomość dla osób, które nie mają czasu. No bo zobacz, jeżeli się dobrze zorganizujesz, no ja się zorganizowałam mając zamrażarkę, bo ciężko mi było jakby jeździć nad jakiś tam zbiornik, ale jeśli się dobrze zorganizujesz, to wystarczy Ci 11 minut łącznie w tej zimnej wodzie. Może to być jednorazowo,
Może to być 2-3 razy w ciągu tygodnia. Raczej takie 2-3 razy podzielone będzie to miało lepszy wpływ na nas ogólnie niż jednorazowa tylko raz w tygodniu imersja. Natomiast to nie jest długo. Oczywiście, jeżeli to już nie jest dla Ciebie tak dużym stresorem, to możesz to robić jakby dłużej, częściej, ale jak pokazują badania, 11 minut to jest jakby dobry punkt zaczepienia, żeby w ogóle zacząć. I o tym, że morsowanie i ekspozycja na zimno wpływa pozytywnie na obniżenie stanów zapalnych, na stany depresyjne, na nasze hormony, między innymi tarczycę, już mówiłam, także tutaj nie będę się powtarzać. Teraz przejdziemy sobie do tego, jak u mnie to ewoluowało. Szczegółowo o morsowaniu w zamrażarce mówiłam już w jednym odcinku, dlatego tam Was odsyłam. Natomiast cały czas są pytania, jaka zamrażarka i jak to robię, więc moja zamrażarka MPM, żadna specjalna. W opisie filmu Wam podaję wszystkie szczegóły, jakie są wymiary itd., itd. Oczywiście nie morsuję w zamrażarce podłączonej do prądu, bo to też są pytania. Ta zamrażarka nie jest cały czas włączona, tylko nagrzewa się tam chłodzi do odpowiedniej temperatury wodę, tak do około 0 stopni. To co ostatnio zrobiłam, to też dosypałam sól, żeby się nie zamarzała tak łatwo ta woda. No i przez kilka dni w ten sposób mogę morsować, a później znowu po prostu ją przez noc schładzam, także to też nie bierze dużo energii. Natomiast to, co Wam polecam, to po prostu wybrać taką zamrażarkę, w której Wam będzie wygodnie, czyli najlepiej iść do jakiegoś sklepu typu RTV Euro AGD i posprawdzać te zamrażarki. Ja naprawdę weszłam do kilku zamrażarek i wybrałam tę, która jest dla mnie odpowiednia, w której się mieszczę. Warto uzgodnić to wcześniej oczywiście z obsługą i ściągnąć buty ewentualnie, żeby było bardziej kulturalnie. Także ja to tak robię. Ja nie stosuję się do tego protokołu 11 minut, bo u mnie po tak długim czasie i przy tym, że jestem na żywieniu niskowęglowodanowym i tej tkanki brunatnej czy beżowej na pewno mam już dużo więcej, to jeżeli już morsuję, to morsuję dłużej. Zazwyczaj to jest powyżej 5 minut, dawniej nawet 20, teraz aż tyle nie morsuję na raz, ale staram się to robić prawie codziennie. Oczywiście nie wtedy, kiedy na przykład mam taki trening siłowy, czyli te wszystkie rzeczy, o których Wam mówiłam wcześniej, do tego się stosuję. No i jeszcze taka ciekawostka, że przez 2 lata miałam przerwę w morsowaniu, ponieważ dowiedziałam się, że zaszłam w ciążę, to oczywiście od razu przestałam morsować, a to był akurat sezon. I przez rok karmienia małej piersią też nie zaczynałam morsowania, bo nie mamy badań i nie wiemy, czy na przykład nie stracimy pokarmu, czy to nie jest za duży stresor dla organizmu. Natomiast teraz nadal karmię Nelę piersią, już Nela skończyła rok, ale postanowiłam, że wracam do morsowania i zobaczymy, jak będzie. I ja nie polecam tego oczywiście, bo to jest, myślę, bardzo indywidualna kwestia, natomiast ja pokarmu nie straciłam. Nic się w sumie w tym zakresie nie zmieniło. Także morsuję, karmię małą i daje mi to naprawdę dużo takiej satysfakcji i te wszystkie kognitywne benefity, o których Wam mówiłam, ja odczułam dzięki morsowaniu regularnemu, praktycznie codziennie albo przynajmniej kilka razy dziennie. Taka jest moja historia. Mam nadzieję, że Was trochę zainspirowałam, ale pamiętajcie, że nawet 11 minut w przeciągu całego tygodnia to naprawdę nie jest dużo i być może warto spróbować, a może warto zacząć po prostu od zimnych prysznicy. Nie jest to samo, ale zawsze coś. Także teraz zachęcam Was, żebyście wzięli sprawę w swoje ręce do dzieła. Powodzenia w korzystaniu z zimna, które naprawdę daje nam fantastyczne korzyści. Pozdrawiam Was ciepło z tej zamrażarki. Do zobaczenia. Cześć!